Od siedmiu lat jest biskupem diecezji warszawsko-praskiej. Wcześniej przez ponad 20 lat pracował m.in. jako misjonarz w Afryce. Arcybiskup Henryk Chodza jest naszym gościem. Witam, szczęść Boże, księże arcybiskupie. Szczęść Boże. Papież Franciszek wydaje się, że od bardzo dawna, ale ostatnio także episkopaty Niemiec, Austrii i Szwajcarii wypowiedziały się mocno na temat uchodźców, mówiąc m.in. dość cierpień, nie będziemy dłużej zamykać oczu. Wydaje się, że polski kościół w tej kwestii milczy. To nie jest do końca prawdą, dlatego że ja już się wypowiadałem na ten temat. Oczywiście nie reprezentuję całego kościoła w Polsce, tylko moją diecezję. Może za słabo i za cicho? E, może za późno, ale chciałbym przypomnieć, że na naszym zebraniu biskupów diecezjalnych, czyli ordynariuszy w 25 sierpnia w, na Jasnej Górze, myśmy już o tym problemie rozmawiali. Od strony już realizacji. I taką instytucją powołaną do tego, by zająć się uchodźcami jest Caritas i w Caritasie już przygotowuje się wielkie programy dotyczące przyjęcia i zapewnienia bytu w naszym kraju. A może uchodźcom. kościoł ustami proboszczów w czasie niedzielnej prześw. powinien też o tym mówić? Ja myślę, że wszyscy, wszyscy parafianie, wszyscy obywatele, nawet nasi, śledzą na bieżąco wydarzenia dramatyczne dotyczące ogromnego napływu uchodźców do Europy i do poszczególnych krajów, teraz ostatnio na, na Węgry i zdają sobie sprawę, że, że to jest problem, który Polski nie ominie. Natomiast tak jak było z uchodźcami z Donbasu, głównie Polakami, którzy tutaj do Polski przyjechali i Kosił się nimi też zajmował, w zeszłym roku zajął się trzema tysiącami uchodźców w ogóle. No Karitasu. Tak, byli... Wówczas mieliśmy świadomość tego, że nie można tylko robić deklaracji bez przygotowania środków i miejsc, w których ci ludzie mogliby godnie zostać przyjęci. To byli ludzie polskiego pochodzenia, to byli chrześcijanie, więc tutaj takiego problemu nie było. Jak dziś Kościół patrzy na ten problem tych ludzi, którzy być może przyjadą z południa do Polski już za kilka tygodni. Jest problem inkulturacji, jest problem aklimatyzacji tych ludzi w kraju, do którego się udają i niewątpliwie chrześcijanom jest, jest dużo łatwiej inkulturować się w kraju, który jest chrześcijański z pochodzenia i z. Bieżącej, bieżącego można powiedzieć etosu. Tylko czy to jest sprawiedliwe przyjmować tylko chrześcijan. No nie jest sprawiedliwe. Sprawiedliwe jest rozsądne o tyle, że są kraje europejskie, w których diaspory muzułmańskie są ogromne, milionowe. W Polsce tych diaspor muzułmańskich nie ma. My mamy. Bardzo um, od dawna istniejącą niewielką wspólnotę muzułmańską. To są byli Tatarzy, którzy noszą polskie nazwiska, którzy znakomicie się w Polsce czują i y, są znakomicie inkulturowani. Natomiast nowi muzułmanie, oni będą skazani na swego rodzaju gettoizację, i tego trzeba uniknąć. To ja jakie myślę, że takie rozróżnienie powinno jednak padać, tym bardziej, że w tych krajach, gdzie jest wielka diaspora uchodźców muzułmańskich, są też ich rodziny, są też ich znajomi, więc to jest bez porównania łatwiej niż w Polsce, gdzie, gdzie tych czynników nie ma. To jakie stanowisko księże arcybiskupie w tej sprawie przyjmie polski kościół? Bo rozumiem, nie powie nie, nie przyjmujemy, blokujemy nasze granice, ale też nie powie tak, czekamy na wszystkich z otwartymi ramionami. O tym będzie decydowało państwo, nie kościół oczywiście, prawda? Kościół może wyra wyrazić swoją opinię. Tylko, że może... kościół jest miłosierny i solidarny, może, powinien być i jego wierni miłosierny i solidarny. jesteśmy mi. jak najbardziej za tym, żeby udzielić gościnności. To jest podstawowa wartość ewangeliczna. Nie zapominajcie o gościnności, mój święty Paweł. I będziemy tych właśnie obcokrajowców tutaj przyjmować, ale jeżeli tak, to z całą odpowiedzialnością za ich przyszłość. Niektórzy mówią, fala emigracji zmieni Europę. Zmieni ją tak, że będzie zupełnie inna cywilizacyjnie, podziela ksiądz arcybiskup. Jak Ciebie. najbardziej ja uważam, że Europa dzisiaj znajduje się. W okresie analogicznym do wczesnego średniowiecza, kiedy tu napływały ludy wędrowne z Azji, a teraz, jak będzie, prawdopodobnie Europa będzie nie muzułmańska to nie ulega wątpliwości. Jeżeli te tendencje się nie zmienią, jeżeli dzietność Europejczyków będzie taka słaba, że nie ma zastępowalności pokoleń, wówczas będzie to muzułmańska Europa, w której chrześcijanie będą mieli taką rolę, jaką mieli dotychczas na Bliskim Wschodzie. A więc w, w Morzu Muzułmańskim takie były wspólnoty niewielkie chrześcijan, które przeżywały i już w tej chwili nawet przeżyć nie są w stanie. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer jest naszym gościem. Arcybiskup i papież Franciszek zaskoczył wielu, zezwalając na rozgrzeszenie grzechu aborcji przez wszystkich kapłanów. Niektóre media mówiły, że papież Franciszek znów szeroko otwiera drzwi Kościoła dla wszystkich. Nie. Nie krzyczy, nie poucza, tylko otwiera i przyjmuje. Ja myślę, że Ojciec Święty otwiera już od dawna otwarte drzwi. W aborcji o to chodzi, że ten grzech był zastrzeżony do specjalnej jurysdykcji, to znaczy do autorytetu i jurysdykcji biskupa. Ale biskup oczywiście deleguje szereg kapłanów, którzy ten posiadają właściwość. I gdy teraz przejrzałem listę. Tych, którzy mogą to zrobić, to praktycznie to są wszyscy proboszczowie, to są wszyscy głoszący rekolekcjoniści i misjonarze, to są wysi przełożeni zakonów i wszyscy kapłani, którzy spowiadają w miejscach, gdzie stała spowiedź. To co się zmienia? Bo niektórzy uznali, że ten grzech nie będzie grzechem ciężkim, albo może w nie, ogóle nie będzie grzechem. Właśnie ze względu na to, że to jest grzech ciężki, to Ojciec Święty chce udostępnić ten sakrament, Pojednania, nawrócenia, sakrament leczący, bo tak on się też nazywa, właśnie ludziom, którzy dopełnili, popełnili taki ciężki grzech. Tym bardziej nie chodzi tylko o kobiety, które dokonały aborcji, ale wszyscy, którzy współuczestniczyli w tym zabiegu aborcji, łącznie z osobami, które namawiały. Do Ale przyznał ksiądz arcybiskup, że papież Franciszek na pewno zmienia język kościoła. I spytam, czy polski kościół też nie powinien w jakiś sposób zmienić języka, który mówi do wiernych? To nie tylko jest kwestia języka. Na pewno powinniśmy mówić językiem ludzi, a więc językiem tych, do których przemawiamy, a nie językiem swoim, teologicznym czy, czy jurydycznym, prawda? Podobnie z katechezą szkolną. Też dzieci opuszczają szkołę z papierkiem, że skończyły lekcje religii. A wiedzę w głowie mają nie tak dużo, jak powinny mieć to, tak to powiem, delikatnie. Może też i tutaj coś trzeba byłoby zrobić. Niektórzy mówią, wyprowadzić katechezę ze szkół. Może to jest taki pomysł, który by sprawił, że dzieciaki chodząc nie do szkoły na lekcje religii, tylko do kościoła, do celów katechetycznych, rzeczywiście tę wiedzę religijną by chłonęły w inny sposób. No, ja uważam, że to jest wylewanie dziecka z kąpielą, dlatego że jeżeli są pewne niedociągnięcia i nieskuteczność. Katechezy. Ona dotyczy również wielu innych przedmiotów, na przykład wiedza matematyczna dzisiaj jest bardzo słaba i dopiero matematyka znowu została przewrócona jako przedmiot egzaminacyjny. Jeśli chodzi o katechezę, mam zupełnie inne wrażenie w kontaktach ze szkołami, z katechetami. Teraz mieliśmy odprawy katechetów z udziałem władz oświatowych, a więc kuratorium. I wrażenie jest zupełnie przeciwne. W wielu, wielu szkołach Katecheza jest bardzo licznie uczęszczana, są bardzo cenieni doświadczeni Katecheci i muszę powiedzieć, że ten problem jest marginalny. Oczywiście my mamy w ogóle w Europie problem swego rodzaju ignorancji religijnej, co powoduje, że ludzie idący do do muzeum nie są w stanie interpretować, czy rzeźb, czy obrazów, które mają tematykę religijną, no, ale im się z nimi nie kojarzą. A sprawy duchowe są jeszcze trudniejsze. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Arcybiskup Henryk Hozer był naszym gościem. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.